Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. To będzie szybki komentarz w podróży. Patrycja Mizera. Zmiana polityki w Malezji. Orangutany zostają w swoich siedliskach. W niedzielę 18 sierpnia, malezyjski minister plantacji i towarów, Johani Abdul Ghani, powiedział, że wszystkie adoptowane orangutany pozostaną w Malezji. Czy to oznacza koniec dyplomacji orangutanów w tym kraju? Niekoniecznie, ale o tym za chwilę. Posłuchajcie. Na początku powiemy kilka słów o regionie. Malezja to kraj położony w Azji Południowo-Wschodniej. Jego powierzchnia wynosi ponad 330 tysięcy km2, a populacja liczy około 35,5 miliona mieszkańców. Malezja posiada rozwijającą się otwartą gospodarkę rynkową, w której dominują takie sektory jak usługi 54,7% PKB, przemysł 36,9% PKB oraz rolnictwo 8,4% PKB. Malezja jest drugim na świecie producentem oleju palmowego i znaczącym eksporterem sprzętu elektronicznego. Głównymi kierunkami eksportowymi są Singapur, Chiny, USA, Japonia i Tajlandia. Gospodarka Malezji jest czwartą co do wielkości gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej. Powróćmy jednak do tematu audycji. Czym jest dyplomacja orangutanów? W maju tego roku Malezja zapowiedziała, że planuje wprowadzić tzw. dyplomację orangutańską. W ramach tego programu Malezja miała oferować orangutany jako prezenty handlowe głównym importerom oleju palmowego, takim jak Unia Europejska, Indie i Chiny. Minister Gahani argumentował, że projekt ten ma pokazać zaangażowanie Malezji w ochronę różnorodności biologicznej. Jednak głównym celem programu było złagodzenie obaw ekośrodowisk o wpływ uprawy oleju palmowego na środowisko. A wpływ ten jest ogromny, bowiem produkcja oleju palmowego jest ściśle powiązana z wylesianiem, które skutkuje utratą siedlisk orangutanów. Decyzja o małpiej dyplomacji zapadła po tym, jak w ubiegłym roku Unia Europejska, na mocy European Union Deforestation Regulation, podjęła decyzję o wycofaniu do 2030 roku towarów takich jak olej palmowy, które wiążą się z wylesianiem. Warto wspomnieć, że program adopcji orangutanów był porównywany do chińskiej dyplomacji PAND, która od dawna służy jako źródło miękkiej siły. Jednak sprytny plan rządu Malezji na pozbycie się człekokształtnych z kraju w celu uciszenia proekologicznych głosów spotkał się z ich zdecydowanym sprzeciwem. Organizacje zajmujące się ochroną przyrody, takie jak WWF Malaysia, od razu wyraziły obawy, apelując o alternatywne środki ochrony siedlisk orangutanów i zrównoważoną produkcję oleju palmowego. WWF zasugerowało tworzenie korytarzy ekologicznych i zaprzestanie przekształcania lasów w plantacje. Organizacja Justice for Wildlife Malaysia również skrytykowała rządowy plan, wskazując na potrzebę przeprowadzenia badań nad jego wpływem na ochronę przyrody. I tak, na fali krytyki, w połowie ubiegłego miesiąca Malezja wycofała się z planu wysyłania orangutanów jako prezentów do krajów kupujących olej palmowy. Zamiast tego, zaprasza te kraje do adopcji orangutanów, pozostawiając je w ich naturalnym środowisku. Nabywcy malezyjskiego oleju palmowego mogą od teraz sponsorować jednego lub więcej orangutanów, a zebrane środki zostaną wykorzystane do wdrożenia programów ochrony zwierząt. Programy te obejmują współpracę z zespołem strażników, ekspertów w celu monitorowania obecności, bezpieczeństwa i kondycji tych dzikich zwierząt. Ponadto malezyjski minister Gani ogłosił, że działania ochronne będą prowadzone na terenach leśnych lub fragmentach lasów na plantacjach palm olejowych o dużej wartości przyrodniczej zapewniając orangutanom przestrzeń do swobodnego przemieszczania się, znajdowania pożywienia i rozmnażania się bez przeszkód ze strony człowieka. Zatem nowa, zmodyfikowana wersja dyplomacji orangutanów wydaje się korzystniejsza, ale dlaczego pierwotna koncepcja wywołała takie oburzenie wśród obrońców przyrody? Otóż Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała orangutany za gatunek krytycznie zagrożony z powodu utraty siedlisk, która z kolei, jak wcześniej wspomniano, jest spowodowana wyrębem lasów i ekspansją plantacji palm olejowych. Według WWF populacja orangutanów w malezyjskim Borneo w 2012 roku wynosiła mniej niż 105 tysięcy osobników. Organizacja ostrzega, że jeśli nie zostaną wprowadzone skuteczne środki ochrony tego zwierzęcia, do 2025 liczba ta prawdopodobnie spadnie do 47 tysięcy. Na koniec warto wspomnieć, że Unia Europejska podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu produkcji oleju palmowego na środowisko. W ostatnich latach wprowadzono restrykcje dotyczące importu oleju palmowego zarówno tego wykorzystywanego w paliwach, jak i w przemyśle spożywczym. Jednym z kluczowych elementów było wprowadzenie unijnego rozporządzenia przeciwko wylesianiu, wspomnianego European Union Deforestation Regulation (EUDR), które weszło w życie w czerwcu 2023 roku i ma na celu zapewnienie, że olej palmowy importowany do Unii Europejskiej pochodzi ze zrównoważonej produkcji. Polskim organem odpowiedzialnym za wdrożenie i egzekwowanie EUDR jest polska koalicja do spraw Zrównoważonego Oleju palmowego, PKZOP, która również działa na rzecz odpowiedzialnej produkcji i edukacji w tym zakresie. Dziękuję za wysłuchanie materiału. Czytał Sebastian Filipowicz.